Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witam Was w przedświąteczną sobotę. I co u nas w sobotę robi się od samego rana? Ja Wam zaraz powiem. Od samego rana je się bułki, które wczoraj zostały przeze mnie upieczone. To jest nasza rodzinna tradycja. W sobotę po prostu zażeramy się, objadamy się tymi bułkami. I jemy je na śniadanie, na obiad, na kolację, między śniadaniem i obiadem, między obiadem a kolacją i nawet po kolacji. Też je jemy. A jakie są Wasze domowe takie tradycje świąteczne, przedświąteczne? Piszcie w komentarzach, jestem ich bardzo ciekawa. Może którąś tradycję podkradnę i wprowadzę do swojego domu, kto wie. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witam Was w wielką sobotę. Mamy godzinę 13:40, a ja dotarłam już do Katowic i dostałam od mamy bojowe zadanie. Muszę kupić czekoladę białą, a nie jest to proste, dlatego że większość sklepów jest już po prostu pozamykana. Wyszłam teraz z dworca w Katowicach, idę do Żabki, mam nadzieję, że uda mi się kupić tą czekoladę. No ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, w sumie zapomniałam o tym, że w sobotę szybciej się wszystko zamyka. Co prawda, jak tej czekolady nie kupię, to nie będzie moja wina, bo mama napisała mi o tym, wiecie, no jak byłam w pociągu, nic na to nie mogłam poradzić. W pociągu białej czekolady nie sprzedają. No, ale po prostu fajnie byłoby ją dostać, bo pewnie jest jej potrzebna do jakichś pysznych wielkanocnych potraw. No i sklep jest teoretycznie otwarty do 14, ale pan powiedział, że sobie nie wpuści. Więc taka tam Żabka przy dworcu w Katowicach. No i kilka godzin później jestem już w domu! Gdzie praca w redę? Tęskniłaś? Bardzo. Brakowało ci mnie w kuchni? Tak. No nic. Ale cieszę się, mam kilka tych rzeczy nagranych. Także też popracowałam tutaj w Warszawie. I nie ma co, bo świąt to nie ma bez naszych drożdżowych bułeczek. I ja to przyszłam jedną zjeść. Jedną tylko? Znaczy jedną na vlogu. Zamknąć oczy i losować. A ty losujesz? Zawsze. Nie. Tak. Czy ty podałaś jakieś gdzieś? To jest ciasto drożdżowe zwykłe, które po prostu mam w termomiksie w tym czasie, a po prostu tak ogólnie ciasto drożdżowe z normalną śrubką, albo z dżemem, po prostu. Bo widzowie pytają, ale to nie w dużej ilości. Ale tu nie ma żadnej filozofii. Po prostu bułeczka drożdżowa z nadzieniem jak ciasto drożdżowe w internecie, każde jest dobre. Bo swego czasu w każdym roku robiłam z innego przepisu. I po prostu. A teraz po prostu co robisz? Malczyk? A teraz najpierw zrobiłam tiramisu, potem bułki, a dziecko mi powiedziało, że ono chce smalczyk. To nie jest moje dziecko chyba. Dlaczego? Smalczyk, jak ja tutaj słodkości piekę. No nie, wiedziałem, że dzisiaj jest dzień tylko słodkości. Smalczyk? W zeszłym roku był. I jak się zajadaliśmy? W zeszłym roku robiłam święta dla wszystkich. No nie był smalec. Podsumowanie, zamykam kuchnię. Teraz jakieś takie konfetti powinnam ci rzucać. Gratulujemy tej pani. To rzucaj. Jest cudowna. Tak. Wyobraź sobie, że leci na ciebie teraz ten... Konfetti. Tak. Dobra. Pyłek jakiś brokatowy. Dobra, okej. Okay. No to teraz pokażę wam, co upichciłam w sumie. Bo w sumie wszystko już schowałam, a nic wam nie pokazałam. Baby wczoraj upieczone, dzisiaj przyozdobione. Zrobiłam ten smalczyk, o który prosiła mnie Paulina. Zamiast ciasta będzie jeść smalczyk. Nie no, ciasto też z chęcią. Ciasto ze smalczykiem. Bułeczka ze smalczykiem. No bo patrz, jakbyś mi
chlebek upiekła, upichciła i miałabym taki chlebek z taką chrupiącą skórką. I ten smalczyk. I ten smalczyk, wszystko swojskie, do tego ogóreczki kiszone, no po prostu niebo w gębie. Niebo w gębie. A nie zjadałbyś takiego chlebka upieczonego przez Paulinę? Zjadłabym takiego z chrupiącą skórką. Takiego smalczyk, nie? Tak, właśnie. A, no i teraz mi się przypomniało, że nie pokazałam wam jajek, które przyozdobiłam. W tym roku aż 5 sztuk. No i mam 2 tiramisu, takie klasyczne. No i tą nowość zrobiłam pistacjową, czyli tiramisu pistacjowe. No i nie wiem, czy nie za długo rozrabiałam to mascarpone z ricottą, bo ta masa wyszła mi dość rzadka. Chciałam tam dać roztopioną mleczną czekoladę, ale nie miałam, nie mleczną, białą, ale nie miałam. Potem chciałam tą białą czekoladę dać do tej pasty pistacjowej, żeby ta pasta była bardziej płynna i bardziej słodka i smaczna. Właśnie chciałam zrobić taką polewę, ale nie miałam białej czekolady, więc wyszło jak wyszło, ale będziemy próbować dopiero w drugi dzień świąt, gdy to tiramisu nabierze smaku. No i zrobiłam też sałatkę. No i tyle. Teraz idę po zające i będę je rozkładać w całym naszym domostwie, aby poczuć święta wielkanocne już taką pełną gębą. W tym roku zadania mam dość chillowe, bym powiedziała. No i mam kolejne zadanie bojowe od mamy na dzisiaj. Dlatego potrzebujemy wyjść przed dom. Mam powbijać te jajca w kwiatki. Tak, o, chyba. Co myślicie? Tutaj już powbijała mama. Te wbiłam ja. Jej koncepcja może i jest lepsza, ale wiadomo, to moja mama, więc ona zawsze robi wszystko lepiej ode mnie. I mówię to całkiem nieironicznie. Okej. No i chyba jeszcze tutaj by się przydało za 2 jajca. Co myślisz, Kevin? Mhm. Git? Spoko. Git! Tylko to jest chyba mało symetryczne. Nie wiem, czy jej się to będzie podobało. Tu. Najwyżej przestawi. Typical mama. A, nic. Tak to zostawmy. Wiecie co, w sumie pomyślałam sobie, że nie mam żadnego mazurka i w planach miałam przyozdobić to swoje tiramisu tak, aby było w charakterze wielkanocnym. Więc specjalnie zostawiłam te cukrowe ozdoby, bo pokazywałam wam, że już baby wielkanocne tym ozdobiłam. No i właśnie to przełożę tutaj, będą mazurki wielkanocne. No i teraz przynajmniej wiadomo, że to tiramisu zostało zrobione na Wielkanoc. Jak wam się podobają takie mazurki? Mi bardzo, a tobie Tomek oceń. Bo dzieci nie mogą ocenić, bo dzieci już pojechały do domu, ale ty oceń. No bajka. Fajne mazurki. No widzisz. No, świąteczne. Trzeba sobie radzić, nie? W tym roku świąteczne tiramisu. Mazurkowe tiramisu. Mazurkowe tiramisu. Tak, to mazurek jest, nie widzisz? No widzisz, to jest mazurek. No. O smaku tiramisu. Pistacjowym i klasycznym. Super. Wielkanocne popołudnie, mamy godzinę 13:30 i właśnie jedziemy do mojego wujka na obiad, bo nas zaprosił na świąteczny obiad, więc tak, dzisiaj świętujemy. Jeszcze byliśmy rano na śniadanku u brata Kevina i właśnie ten poranek spędziliśmy z jego częścią rodziny, popołudnie spędzamy z moją, także umiemy jakoś dzielić te odwiedziny, urodziny na dwie rodziny, na dwa domy, tak. No, także no, jesteśmy już w drodze, z tego co wiem, rodziny także, także za niedługo spotkamy się u wujka. Witajcie kochani w ten świąteczny
poniedziałek. My wczoraj spotkaliśmy się z rodzinką, spędziliśmy bardzo miły dzień, a dzisiaj zostaliśmy w domu, chillujemy, odpoczywamy, tak jak już wcześniej zapowiadałam. No i zjedliśmy już śniadanko, a po śniadanku trzeba zjeść coś słodkiego. No i mam tutaj nasze tiramisu pistacjowe i klasyczne i jestem ciekawa, jak smakują te dwa ulubione ciasta. Oj. Co się stało? Muszę powiedzieć, że w sobotę te ciasta wyglądały dużo, dużo bardziej atrakcyjnie. Niestety ozdoby cukrowe się rozpuściły. Jeszcze tutaj to jakoś to wygląda, ale tutaj już bardzo słabo. No ale dobra, nieważne, nieważne. Ważny jest smak. Zobaczymy, jak to wszystko smakuje. Pamiętacie, kiedy kupiłam te talerze i miseczki? Byłam nimi zachwycona. Kupiłam je w grudniu w zeszłym roku na Boże Narodzenie. I wiecie co? Pojawiła mi się reklama z Ikei. I wydaje mi się, że w Ikei są bardzo podobne zestawy talerzowe. I jeżeli też macie ten kupiony wisku, a chcecie coś dokupić, a wisku już nie ma na przykład, bo w sumie to nie wiem, jaki jest tam stan magazynowy tych rzeczy, to możecie dokupić w Ikei. Myślę, że te produkty tam są bardzo podobne do tych Ziska. Ale dobra, nie o tym ten fragment, nie o tym. Chcesz wersję mazurkową, czy niekoniecznie? Dobra, mazurkową. O, dobra. Tutaj ta masa jest sztywna. Te tiramisu klasyczne jest fajne, sztywne. Dobra. Nie no, część mazurkową dam na talerze. Chcesz do tego łyżeczkę czy widelec? Łyżeczkę albo widelec, obojętne. No nie próbuj jeszcze. Mało słodkie. Mało słodkie, ale pyszne. Dobre, takie czuć mascarpone. Uwielbiam to. Ale mało słodkie, nie? Zdecydowanie mało słodkie. No a teraz to pistacjowe. Jak pamiętacie, ta masa pistacjowa była rzadka. Ja nie wiem, czy właśnie za długo miksowałam te serki i one po prostu straciły nas na... No straciły na swojej, o właśnie, gęstości. No ale dałam trochę żelatyny, próbowałam to uratować. No co ty robisz? Nie chciałem spróbować. Nie! No, jest, jest, jest gęste. No ej, ej, no ej, nie denerwuj mnie. Ale ty próbowałaś tamtego. Z łyżki takiej... A to jest świeże. A czemu z takiej łyżki nie można? Nie wiem czemu. Mało pistacjowe i mało słodkie. Takie. Bardzo wytrawne zrobiłam te desery. Czujesz pistacje? Mało, nie? Ale polecam, smaczne, coś innego. Jeszcze muszę w najbliższym czasie zrobić tiramisu malinowe. Świąteczny poniedziałek, śmigus dęgus. Właśnie idziemy do cioci Kevina na jej urodziny, bo tak się składa, że ona właśnie 1 kwietnia w Prima Aprilis zaprosiła nas, nie dość, że na święta, to jeszcze na swoje urodziny. No a tak się składa, że mieszka dość blisko nas, więc wybraliśmy się spacerkiem właśnie do niej. Zabraliśmy psa. Teddy, chodź, chodź, chodź. Jest z nami Teduś i idziemy odwiedzić rodzinkę Kevina.